Dzień dobry albo dobry wieczór. 13 stycznia nowego roku, 21 i z tego miejsca składam najlepsze życzenia. W czwartek mamy dwa słowa z Pisma Świętego do rozważenia i słowo Marcina Lutra. Pierwsze słowo to słowa Starego Testamentu z Psalmu 75 wiersza. Niech mówią zawsze, wielki jest Bóg, ci, którzy miłują zbawienie Twoje. I z listu do Rzymian z 15 rozdziału, wersety od 5 do 6. Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga. Każdy chrześcijanin, który wierzy w Chrystusa, nie może tego pozostawić, ale musi o tym radośnie i z mocą śpiewać i mówić, aby inni również to usłyszeli i doszli do tego w sercu. To były słowa Marcina Lutra. Moi drodzy, mamy słowa, które mówią o radości, radości wynikającej z wiedzy o tym, że jesteśmy zbawieni. Mamy słowa, które mówią o cierpliwości, o pociesze, ale też o tym, abyśmy byli jednomyślni. Myślę, te dwa słowa nie bez powodu, te dwa słowa Starego i Nowego Testamentu nie bez powodu są ze sobą połączone. Bo przede wszystkim chrześcijanie winni być radośni. No skąd tą radość mamy czerpać? Z jednej prostej rzeczy. I to tak zachęcam do tego, aby każdy, kto wysłucha tego dzisiaj rano, pomyślał sobie, dzisiaj nie narzekam. Choćby nie wiadomo, co się działo, nie narzekam. Nie myślę o tym, co się dzieje wokół mnie źle. Nie myślę o tym jako myślach, ale też nie mówię, nie werbalizuję tego, co w głowie może mi się pojawić. Po prostu nie narzekam. I uwierzcie mi, takie jedno ćwiczenie, choćby jeden raz dziennie, pozwala na to, żeby choćby odrobinę czuć się lepiej. Po prostu nie narzekać. A jeżeli chodzi o umiejętność bycia jednomyślnym, no to przede wszystkim musimy umieć znajdować wspólne cele, które będziemy jasno i klarownie werbalizować. Będziemy o nich komunikować, ludziom będziemy mówili, co dokładnie, o co dokładnie nam chodzi. I te wspólne cele jako zbór, jako parafia, jako kościół musimy po prostu zacząć każdego dnia osiągać. I myślę, wtedy możemy mówić o tym, że jesteśmy społecznością, możemy mówić o tym, że jesteśmy kościołem, możemy mówić o tym, że jesteśmy parafią. Wtedy, kiedy faktycznie będziemy umieli jasno i klarownie komunikować o tym, gdzie chcemy pójść, co chcemy osiągnąć, ale też jest w tym ważne słowo wspólnie, bo nikt w Kościele sam nic nie robi i przede wszystkim dla nikogo samego nic się nie dzieje. Tak więc przede wszystkim taka rada z Biblią na co dzień dzisiaj to nie narzekać, cieszyć się z tego, co Bóg nam daje, no i szukać wspólnych celów, szukać tego, w którym miejscu chcemy się za chwilkę znaleźć jako zbór, jako Kościół, jako parafia. Tego Wam życzę na Nowy Rok, ale też i każdego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.